Dzisiaj opowiem Wam o trzech fundamentalnych zasadach skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Zarządzania przez każdego z nas, bez względu na to, czy jestem właścicielem firmy, dyrektorem czy przedstawicielem. Pierwsza z tych zasad to oczywiście stary dobry pareto, czyli skupienie swoich wysiłków na 20% najważniejszych kontaktów. Zwykle jest tak, że mniej więcej jedna piąta wszelkich naszych relacji daje nam główne rezultaty biznesowe. Wybierzmy sobie z listy tą jedną piątą najważniejszych i tam działajmy. Druga zasada to pamiętać o tym, żeby przy każdej sposobności kontaktu biznesowego zrobić sobie notatkę: zapisać kiedy dzwoniłem, kiedy rozmawialiśmy, kiedy wysłałem maila. Co żeśmy ustalili. Tutaj w tle widać przykład mojego rejestru, to jest prze rejestr elektroniczny, ale to można robić też i w notesie papierowym, w arkuszu kalkulacyjnym, jakby narzędzie jest mniej ważne, ważne, żeby stosować tą zasadę. I trzecia zasada. Trzecia zasada to jest zasada następnego kroku, czyli przy każdym kontakcie, każdej na okazji do, do porozmawiania ustalić, co zrobimy następnego? Następny konkretny krok. Wiesz co, to zadzwonimy do siebie. Wiesz, co w środę do Ciebie zadzwoni o dziewiątej. Albo powiedzimy się na targach jesiennych, albo we wrześniu wyślę Ci nasz nowy katalog. Konkretny następny krok to jest ta trzecia bardzo ważna zasada. Czyli reasumując, te trzy zasady, które ułatwiają skuteczne zarządzanie naszymi relacjami, to pareto, Czyli wybieranie 20% najważniejszych kontaktów, rejestr, notowanie tego, co żeśmy ustalili i następny krok: ustalanie konkretnego następnego kroku.